Witam, witam i ozdrowię Was, drodzy widzowie, pytam. Mam nadzieję, że jesteście cali i zdrowi. O i oczywiście zapraszam na obejrzenie najnowszego odcinka. Będzie to odcinek 10, jeżeli dobrze liczę. I jak widzicie, tutaj zapadło mi się trochę to iglo. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że wcześniej tutaj trochę przerabiałem tą podłogę i piesek nam tam na dole ugrzązł. Spróbujemy go jakoś wydobyć. Zrobimy mu takie, o, takie schodki. Proszę, piesku, zapraszam tu na górę. Proszę, proszę, halo, halo. Proszę tutaj sobie wejść. A może mu tam dobrze, nie wiem. Bo jakoś nie jest skory, żeby wchodzić na górę. No nieważne. W każdym razie tutaj zrobiłem już sobie, jak widzicie, żelazny napierśnik. Trochę takich żelaznych przedmiotów, jak żelazny kilof i żelazny miecz. Także możemy wyruszać na jakąś nową przygodę. Pieska może zostawimy, niech sobie tutaj siedzi i pilnuje. Dobra, jedzenia też widzę trochę mam, więc może tym razem uda się zdobyć w końcu te wymarzone diamenty, prawda, kurczaczku? Patrzcie, jakie ma cieniutkie nóżki i tak zapiernicza po tym śniegu. Dobra, to idziemy sobie w tym kierunku, gdzie ostatnio byliśmy. Wydaje mi się, że to będzie tam. Tam była ta właśnie głęboka jaskinia, w której było dużo tych wszystkich surowców, ale też no, sporo wrogich mobów. Także wolałem się wycofać do bezpiecznej przystani. No ale teraz może uda nam się zemścić na tych mobach i w końcu wykopać jakiś chociaż jeden diamencik. Byłoby naprawdę spoko. O, jeszcze jabłek sobie weźmiemy trochę. Już myślałem, że coś mnie tutaj od tyłu zaczęło atakować, ale na szczęście to tylko moja wyobraźnia. Tam jest jakiś kurczaczek. No, dużo tych jabłek się zespawnowało tutaj. Także to fajna sprawa. Dobra, co tutaj jeszcze? Czy coś ciekawego w tym miejscu może znajdziemy? Tak patrzę, patrzę. O, kotek. Proszę bardzo, tutaj jest ta nasza wieża, którą sobie skrupulatnie zbudowałem ostatnio. Tak patrzę, że już nie mam węgla zbytnio. Może mogę sobie zwędzić tutaj jedną pochodnię od nich. Może dwie. Okej, tutaj nawet widzę pieska, czy ja mam więcej kości? O, mamy więcej kości, także sobie może tego drugiego pieska, o, wytresujemy. I skoro udało nam się go wytresować, to teraz tylko wystarczy znaleźć tą naszą jaskinię. O, patrzcie, jakie fajne okiennice drewniane, hu, hu, hu. Ale w którym kierunku była ta jaskinia, to teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale może zaraz się uda. Okej, tutaj na pewno gdzieś tutaj była. O, tutaj będzie, wydaje mi się. Sobie też oznaczymy, może takim znakiem. O, proszę bardzo, zrobimy może takie Z. Czy się uda? O, no, słabe Z. Może jeszcze trzeba by było je jakoś ulepszyć. O, proszę bardzo. W ten sposób może. Okej, o, no dobra, niech będzie, że to jest Z. Wy wiecie, o co chodzi i ja wiem, o co chodzi. Z jak Zwiodimus. Dobra, to schodzimy sobie tutaj w dół. Ło, a tam patrzcie, jaka fajna taka też
mała kryjówka. Au, au, au. Dobra, no to mamy taką przewagę, że już tutaj byliśmy wcześniej, więc znamy drogę. Creeperów tutaj nie ma za dużo, no bo wcześniej porozświetlaliśmy te miejsca. O, weźmiemy sobie jeszcze pochodnię. No i tutaj już może się zaczynać robić trochę trudniej. No ale powinniśmy dać radę. Mamy ze sobą w końcu tym razem pieska. Popatrzcie, jak fajnie spada tam w dół. Okej, piesku, schodzę do ciebie. Ojojoj, przepraszam. Ciekawy jestem, czy da się jakoś regenerować życie tego psa. Chyba dawając mu właśnie jedzonko. O nie, nie. Creeperka tutaj odrzucimy, żeby psa nam nie rozwalił. Chodź piesku, dam ci trochę mięska. Proszę bardzo, smacznego. O, już tutaj serduszka się pojawiły, to mam nadzieję, że się najadł. Dobra, a co my tutaj mamy? Taką zapadnię w dół. Nie wiem, czy to dobry pomysł tam iść. Może jeszcze sobie tego pieska aktywuję. Piesku, piesku, proszę, zapraszam tutaj. O. Dobra, zanim tam zejdę w dół, to lepiej mieć takiego bodyguarda, psa obronnego. Oj, oj, dobra. Tam widzę jest węgiel. Przyda nam się, bo już mało mamy tych pochodni wyrobionych. O, jest nawet złoto. Dobra, a najważniejsze, że jest węgiel. Ta muzyka jest bardzo fajna, ale chyba znowu jest trochę za głośno. Nie chcę, żeby też zagłuszyła właśnie tutaj mój głos. Też dzisiaj będę trochę mówił ciszej, bo też nie chcę nikogo z rodziny obudzić, bo nagrywam trochę późno. No dobra, to tutaj zbieramy sobie węgiel. I zobaczymy, czy coś jeszcze znajdziemy ciekawego, ale najpierw może zrobię sobie tych pochodni kilka. Dobra. Ło, tam jak widzicie jest też sporo tych mobów. To nie jest zbyt dobra informacja, ale może akurat jakoś uda się tam bezpiecznie w miarę dostać na dół. Może o, w taki sposób. Dobra, zobaczę, czy tam jest coś wartego uwagi, zanim tam zejdę w dół. Też nie chcę tego psa narażać na to, żeby on tam spadł po prostu, więc zostawimy go sobie tutaj. O, a ja bohatersko zejdę w dół. Patrzcie, jak to się robi. Ło! Niedobrze, że one tak we mnie strzelają, te szkielety. Jest tu ich trochę dużo, nie powiem. Znowu myślę, czy by się nie wycofać, ale trochę to by było tak... byłbym takim tchórzem, jakbym znowu to zrobił. Oj, 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 oj. Więc może uda mi się jakoś tutaj wywalczyć. Ale patrzcie, jaka głęboka jest ta jaskinia. Masakra. Jakby tutaj się dostać w dół, tak jeszcze w jakiś bezpieczniejszy sposób. O, tutaj jest ok. Jakby się odbiły te strzały w nich, to by było spoko, ale chyba nie mam na tyle szczęścia. Pamiętam, że mam łuk, więc może łukiem spróbuję do nich strzelać jeszcze. Żeby nie myśleli, że tylko oni mogą strzelać. Patrzcie. Pa! A masz! I jeszcze jedną. O! Dobra. Kogo by jeszcze tu wystrzelić? Może na razie nikogo. Albo tego creepera. O! Proszę bardzo. Szkieleta trafiłem, ale ten szkielet też w sumie jest dobrym celem. Okej. Okay. Tutaj pochodnie niepotrzebnie rozwaliłem. Dobra. I jakby jeszcze zrobić
taki kamień w dół, o, proszę bardzo. Tutaj znowu w dół. I przy okazji sobie wezmę tego żelaza więcej. Dobra. Żelazo zawsze na propsie przyda się do zrobienia całego tego żelaznego uzbrojenia setu. No a potem wiadomo, coś tam zawsze się porobi, czy te wiadra, czy jakieś żelazne drzwi i tak dalej, i tak dalej. O, uwaga, żebym tutaj nie spadł, bo to nie będzie nic przyjemnego, jak tam spadnę. Nie wiem, ile to jest metrów, no ale z 20 metrów chyba na luzie. Dobra, czy da się jeszcze jakoś w dół? O, proszę bardzo. Patrzcie, jak bezpiecznie tutaj schodzę. Nic nie ma prawa się nam stać. To jest zgodne wszystko z BHP, zasadami bezpiecznej higieny pracy. Możecie mi zaufać, jestem profesjonalistą. Proszę bardzo. O, a tam już zombiaki też czekają. One chyba z BHP nie mają wiele wspólnego, bo jak go fajnie rzuciłem. A masz. Dobra. Okej, okay, udało się nam zejść tutaj całkiem na dół. Już myślałem, że to diamenty, a to tylko taka... Ble, nawet nie wiem, co to jest. Jakaś pajęcza sieć czy coś? Nie wiem. Dobra, tutaj w takim razie jesteśmy w miarę bezpieczni. Sobie tylko rozświetlimy drogę. Okej, okay, proszę tutaj, panie pająku, już się pożegnać z życiem. No kurde, powiem wam szczerze, że nie widziałem jeszcze takiej głębokiej tej jaskini, która by się tak ciągła daleko. Okej, okay, to sobie na luzaku weźmiemy to złoto jeszcze. Złoto i żelazo chyba tam było obok też. Okej, okay, dobra. I będziemy podążać tym szlakiem lawy. O, panie zombie. Nie ma takiego bicia. No dobra. Bardzo, bardzo faktycznie jesteśmy pod ziemią głęboko. Tak się zastanawiam, może sobie tą lawę wezmę ze sobą do wiaderka. Nie wiem, czy tu się da, nie, musiałbym na samej górze. O, to nie dobrze. Czy tutaj mogę tak naokoło jeszcze ewentualnie przejść? Mogę. Ło, jest redstone, ale diamentów dalej nie widać. Au. Tutaj też chyba tej lawy. O, tu sobie mogę jej nabrać, więc fajnie. Przynajmniej lawę zabiorę ze sobą do domu. Okej, okay, teraz coś by się przydało do jedzenia. Może tego chlebka sobie podjemy. On nam zwróci trochę tego zdrowia. Nie tyle co mięcho chyba, ale zawsze coś. No dobra, redstone zawsze się przyda, czy by zrobić jakąś tam konstrukcję ciekawą. Ojej, tylko nie Enderman. Patrzcie, mamy diamenty. Yeah! Mamy diamenty, pierwsze diamenty, hip hip hura. Teraz tylko musimy się patrzeć za plecy, żeby nic nas nie zaatakowało, jak je będziemy minować, wydobywać, kilofować, że tak powiem. Proszę bardzo. Na dole nie ma lawy, więc chyba nam nic już nie zepsuje tego momentu. Hura! Jeden diamencik, dwa diamenty, trzy diamenty, cztery diamenty. Nieźle, nieźle. Można zrobić już diamentowy kill-off, więc możemy w następnym odcinku wyruszyć do piekła, że tak powiem, do tego netheru. Tu jeszcze tego redstone'a też sobie pomajnuję. I może gdzieś jeszcze tutaj w okolicy by były diamenty, ale pewnie nie ma tak dobrze. To by było za łatwo. No dobra, to teraz albo się będę wracał do naszej siedziby Iglo, albo sobie jeszcze tutaj trochę pozwiedzam.
Ale chyba bezpieczniej by było wrócić. Nie chcę teraz zaprzepaścić tych diamentów, które znalazłem. A tutaj na przykład jeden zły ruch i już po nas. Jak to mówią, saper myli się tylko raz. Dobra. No i też zauważyłem, że nie mam drewna. Nie wziąłem ze sobą zbyt dużo tego drewna. Także z tego powodu też lepiej się wrócić. Lepiej huchać na zimne. Jest takie powiedzonko. Dobra, na razie wszystko wygląda naprawdę tip-top. Aż dziwne, że tak łatwo poszło. Ale zaraz na pewno zmieni się tutaj przebieg wydarzeń i będę musiał się ewakuować. Dobra. Pytanie jeszcze, czy mogę zrobić. O, widzicie, już się zaczyna. Już wyczuli, że mam diamenty i chcą mi je ukraść. O, ale tak łatwo się nie damy. Panie szkielecie, ty kupi kotlecie. O, dobra. Udało się go pokonać. Tam widzę już creeper na mnie czyha. W którym kierunku, z którego kierunku ja przyszedłem? Chyba tędy szedłem. O nie, tam jest z tych creeperów chyba z 13. No może 3, 4, ale wolałem lepiej uciec. Dobra. No ale tu będzie fajna bardzo jaskinia do zwiedzania w przyszłości. Bo naprawdę jest bardzo ogromna. No i myślę, że tutaj trochę więcej tych diamentów będzie niż tylko te, co ja znalazłem. Także jest potencjał na takie eksploracje. Wo. Ha, dobrze, że jesteście tam na dole. Nic mi nie możecie zrobić, panie Creepery. No, tutaj jak widzicie, dużo ich jest, dużo tych mobów. Ale piesek już na mnie czeka. Także jestem bezpieczny. Dzień dobry, panie piesku. I proszę za mną iść. Idziemy na powierzchnię. Zapraszam. O, a tu co? Taki pokoik fajny. Też można sobie zrobić taką jakąś bazę. Jeszcze teraz trzeba poczekać, upewnić się, że na górze też nie czeka na nas jakaś niebezpieczna sytuacja, bo też tak może być niestety, że jeszcze na górze coś nas zaatakuje, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczymy. Dobra, oho, udało się. Dobrze jest. Wszystko gra, szafa gra. Tutaj mobów za dużo nie ma, bo jest rozświetlone. No i można wrócić na górę z naszą potężną zdobyczą, że tak powiem. O, piesek się nam teleportuje, więc nie muszę mu robić schodów jako tako chyba. Dobra, lecimy sobie na spokojnie, powolutku z powrotem do naszej bazy. Dobra. No i pierwszy, że tak powiem, kamień milowy do skończenia gry mamy za sobą, czyli te diamenty. Ktoś sugerował w komentarzach, pamiętam, jeden z widzów, abym zrobił serię taką ze speedruna, czyli po prostu jak najszybciej postarał się przejść Minecrafta. I powiem wam, że zastanowię się nad taką serią, ale jak na razie po prostu chciałbym grać, że tak powiem, w swoim tempie. No, robić coś ciekawego, czyli tak jak teraz właśnie zwiedzać jaskinie, budować jakieś ciekawe budowle. No i różne takie. Wiadomo, możecie pisać w komentarzach, co wolelibyście, żebym robił. To też wezmę to pod uwagę na pewno podczas mojego właśnie planowania tutaj nagrań. Ale tak właśnie
tutaj kombinuję, żeby było w miarę ciekawie. Dobra, w którym kierunku teraz szedłem? Znowu się gubię tutaj. O, w dobrym kierunku idę. Proszę bardzo. Kurczaczek już czeka. A ja sobie tutaj jeszcze sprawdzę, co ciekawego tutaj było. Aha, napraw i odczaruj, to na razie nam niepotrzebne. A, ja wiem. Teraz najbardziej by mi się przydało trochę drewna w sumie. Także jak już tu jesteśmy, to sobie trochę tego drewna narobimy. Okej. Okay. Dawno nie budowałem jakiegoś domku właśnie z takiego ciemniejszego drewna, czyli tego dębu chyba. Okej. A nie, kłoda świerkowa, to ciekawe. Myślałem, że to się nazywa jakoś inaczej. Możliwe, że dąb to jest ten, to zwykłe drzewo, takie klasyczne bardziej. Już nie pamiętam. Tam jakiś zombiak umiera, ale w sumie mi to osobiście nie doskwiera. O, a może jednak? A masz. Dobra, kryzys zażegnany. Zombie atak pokonany. Dobra, tego drewna myślę, że tak na spokojnie styknie. Na razie nie będę budował jakiegoś wielkiego domu, więc powinno wystarczyć. Może będę tak robił, że właśnie takie surowce jak drewno, kamień czy jakieś inne takie, to będę poza kamerą, poza nagrywaniem zbierał, żeby was nie zanudzić. Bo czasami to będzie nudne, jak będę tak cały czas rąbał drewno, na przykład przez cały odcinek, więc może faktycznie warto by było nie nagrywać w takich momentach. Tutaj sobie jeszcze te jagódki pozbieramy. Jagódki, jagódki. Słodkie jagody. Miam, miam, miam. Dobra. No i wracamy do naszego iglu. Nie wiem, czy tam zostanę jakby na całą tą serię. Może sobie zbuduję gdzieś indziej jednak tą chatkę. To też dajcie znać, kto z was, widzowie, wolałby, żebym został właśnie w tym iglo, jakoś go ewentualnie przerobił. No, czy też może podróżował trochę dalej i znalazł jakieś lepsze miejsce na wybudowanie domku. Na pewno wezmę pod uwagę takie tutaj, a tutaj coś już chyba rąbałem kiedyś. No nieważne. Dobra, iglo dalej jest całe i zdrowe, stoi tak jak stało. Mamy tutaj nowego pieska, ale jedną kość tylko, więc wątpię, czy się uda go wytresować. No nie wiem, obstawiajcie, widzowie. Jedna kość, jedna szansa. Hop. No, nie udało się. Pewnie liczyliście na to, że się uda, no ale niestety. Zapraszam pana psa. O, i mamy teraz dwa psy, no to nieźle, nieźle. Okej, okay. No i ze względu na to, że mamy te diamenty, to sobie na początku takie mniej potrzebne rzeczy wyrzucimy do skrzyni. Okej, okay. No i zrobimy te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli tutaj deski możemy sobie zrobić ze świerku, okej, okay. No i patyki. Co ja chciałem zrobić? A, wiem, diamentowe buty nie, mogę sobie zrobić diamentowy kilof albo diamentowy miecz. No, wydaje mi się, że diamentowy kilof to będzie lepszy wybór, ponieważ będziemy mogli dostać się do tego netheru właśnie, co będzie ciekawą sprawą. No i jeszcze można zrobić diamentową łopatę, ale to średnio ma sens. Także sobie na razie zostawimy ten diament jeden w skrzyni. Szkoda, że z tej diamentowej zbroi chyba nie da się jakby wycisnąć z powrotem diamentów.
No, ale niestety nie ma tak dobrze. O, może sobie wędkę zrobię. I na koniec odcinka połowię trochę rybek. Jeszcze tutaj żelazo sobie włączę też, żeby nam się przetopiło i potem może złoto. No, tego węgla dalej mamy trochę mało. Będzie trzeba więcej go nakopać kiedyś. A czemu pan nie chce wejść, panie piesku, do naszego domku? Zapraszam. Może się jakoś teleportuje, a na razie sobie połowimy trochę rybek. Jeszcze trochę czasu mam na nagrywanie. O. Zobaczymy, czy uda się wyłowić jakąś fajną, grubą rybę. Może być też chuda. Nie będę wybrzydzał. Pim, pim, pim. Ładna pogoda dzisiaj. Taka słoneczna. Zastanawiam się, czy wystarczy tylko wędka, czy jeszcze jakąś przynętę trzeba mieć na ryby. O, nadchodzi ryba, nadchodzi. No nie wiem, chyba złowiłem rybę, bo eksp się nam tutaj pojawił, ale ryby żadnej nie ma. Spróbujemy jeszcze raz. Piesek nam pomaga tutaj przy łowach. Trzeba pociągnąć chyba prawym guzikiem. O, jest ryba. Nasza pierwsza złowiona ryba. Surowy dorsz. I ciekawe, czy można psa od razu nakarmić tą rybą. No nie. Ryby to on nie chce. Chyba woli jednak te schaby i steki różne. Okej, no to złowimy sobie jeszcze jedną albo dwie rybki. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek dzisiejszy. Fajnie tutaj deszczyk nam zaczął padać jeszcze. O, ryba nadchodzi. I mamy drugą rybkę. Tym razem surowy łosoś. Surowy dorsz i łosoś. To może jeszcze jedna na koniec. Piesek oby nam się nie utopił. Ale chyba dobry jest z niego pływak, widzę. No, zapraszam panią rybkę. Halo, halo, czy jakieś ryby tutaj? O! No i mamy dwa łososie surowe, super sprawa. Śnieżek zaczął też nam fajnie padać. Jak na święta, hehehe. O, a tutaj, aha, tutaj z drugiej strony naszego iglo możemy się dostać do skrzyni pod spodem, ciekawe. No dobra, to w takim razie to będzie koniec 10. odcinka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, drodzy widzowie. 10 odcinków za nami. No i mam nadzieję, że uda mi się nagrywać kolejne 10. Zobaczymy, jak to pójdzie z czasem. No więc jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się zdrowo. Na razie, hejka.